Idziemy sobie na górski spacerek. Piękne widoki. Jezioro Czterech Kantonów. Okolice Lucerny. Gdzieś tam w tle Góra Pilatus. A my sobie idziemy równiutko i powoli. No, pokazuję Wam nie tylko te widoczki po to, żeby gdzieś tutaj się pochwalić, żeby kogoś zżerała zazdrość. Ale to jak to zwykle na wyjeździe jakaś lekcja z takich wędrówek płynie. Byłem tutaj w górach z kolegą, który tutaj mieszka. Mówi w sobotę, mieliśmy bardzo dobre tempo marszu. Ja mówię, dobre, przecież szliśmy sobie powolutku, bez zatrzymywania. Mówi, właśnie o to chodzi. Najdalej zachodzą ci, którzy idą sobie równiutko, powolutku. Natomiast tacy, którzy gdzieś skokami podbiegną, staną, podbiegną, znowu staną. O, często gdzieś tam wyczerpują siły i daleko nie dochodzą. Być może to jest też jakaś refleksja do naszego działania, jeśli chodzi o takie skakanie, bieganie albo chodzenie równym marszem.